Bardzo pouczające jest to pierwsze czytanie i bardzo takie mocne. Myślę, że bardzo potrzebne i nam, którzy idziemy za Chrystusem w XXI wieku, abyśmy widzieli tę perspektywę o tym i żebyśmy również strzegli naszych serc, abyśmy nie byli jak ci Koryntianie, którzy gdzieś kwestionowali ten fakt zmartwychwstania. Dlatego Paweł upomina ich bardzo mocno. Dlaczego twierdzicie, że Chrystus nie zmartwychwstał? I te słowa, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, daremne byłoby nasze głoszenie i żebyśmy pozostawali dalej w naszych grzechach. Bardzo mocne i dzisiaj myślę, że potrzeba nam na nowo wzbudzić sobie tą wiarę w to, że Chrystus zmartwychwstał, że On żyje. I że tak jak On zmartwychwstał jako pierwszy, tak i również i my zmartwychwstaniemy. I to jest cel naszych właśnie też dążeń. Że my tutaj idziemy za Jezusem, umartwiamy się, modlimy się, przychodzimy na Eucharystię, formujemy swoje serce po to, żeby osiągnąć właśnie niebo, aby też w przyszłości zmartwychwstać. O tym powinniśmy pamiętać. I to też, to powinno nam też w naszym sercu gdzieś taki, dawać nam taką mobilizację do tego, aby ciągle na nowo właśnie wsłuchiwać się i być coraz bliżej Jezusa. Że Chrystus jest tym, który właśnie żyje, który nam wskazuje drogę. Bo inaczej, gdyby właśnie nie było zmartwychwstania, to tak jak mówi święty Paweł, no po co byśmy się spotykali, po co byśmy się modlili, tak? Ale właśnie Chrystus zmartwychwstał i daje nam, nam właśnie tą nadzieję życia wiecznego i że Chrystus zmartwychwstał i żyje, więc może ożywiać nasze serca teraz, tutaj. Może się dokonywać to nasze powstawanie, może się dokonywać nasze wskrzeszanie, tego, co jest w nas obumarłe, tego, co jest w nas nieżyjące. Tak jak w przypadku tych kobiet, które szły za Jezusem, które doświadczyły wielkiej łaski, a następnie właśnie służyły swoim mieniem, swoim życiem, swoimi rękoma, pomagały właśnie Chrystusowi, aby Ewangelia płynęła dalej. I tak samo i dzisiaj. My możemy również dzisiaj Chrystusa, takiego Pana, który żyje, który jest naszym Zbawicielem, doświadczyć. W ostatnim czasie słyszałem świadectwo. Rozmawiałem z takim chłopakiem, który przez wiele lat zmagał się właśnie z problemem narkotykowym. I w pewnym momencie już takiej też beznadziei, będąc właśnie na rekolekcjach, właśnie doświadczył, że w jednym momencie przy modlitwie wstawienniczej, jak to wszystko zostaje gdzieś zabrane, w jednym momencie i rozpoczął na nowo życie. Nie dzięki jakimś rzeczom tego świata, nie jakiejś psychologicznej rozmowie, nie jakimś zażyciu jakiejś tabletki, ale dzięki właśnie modlitwie. Dzięki temu, że Chrystus dotknął jego serca i został właśnie wolny od tej swojego nałogu. Piękne świadectwo młodego człowieka, który teraz właśnie daje o tym świadectwo i służy Kościołowi, aby Ewangelia dalej płynęła. I to jest również droga, moi drodzy, dla nas. Aby z ufnością przychodzić, wołać o aby wołać o to, co potrzebujemy, aby przychodzić do Chrystusa z tym, co mamy, aby dokonywało się nasze wewnętrzne uzdrowienie. Ale to uzdrowienie ma służyć temu, że ja potem w miłości będę dalej służył innym, że innym będę prowadził do tego źródła miłości, do Jezusa.
Tacy byli też patronowie dnia dzisiejszego, którzy oddali swoje życie za jedność Kościoła. I nam trzeba dzisiaj za jedność Kościoła, za to, aby Ewangelia płynęła dalej i również w tych małych, drobnych umartwień, drobnych męczeństw. Ale będziemy mieli siłę do tego, aby te męczeństwa małe podejmować wtedy, kiedy właśnie Jezus będzie pierwszy w moim sercu, kiedy On będzie uwielbiony w moim sercu, kiedy będę Go doświadczał jako żywego, zmartwychwstałego Pana, który żyje, który jest tu i teraz, mogę Go z Nim spotkać się i może wejść w moją właśnie codzienność. On nie jest Bogiem przeszłości, On jest Bogiem teraźniejszym, Bogiem, który działa tu i teraz. Ale potrzeba naszej wiary, potrzeba naszej otwartości, bo kiedy jest zamknięte, skostniałe serce, to wtedy On nie może działać, nie wejdzie na siłę do naszego życia. Tylko wtedy, kiedy otworzymy swoje serce, wtedy może z wielką mocą działać, dotykać, przemieniać nasze życie, naszą codzienność. I do tego zachęcałyśmy dzisiaj z wiarą w to, że Chrystus żyje, że je, że tutaj zmartwychwstały Pan działa, byśmy z taką postawą też tutaj otworzyli się na Eucharystii i wołali, aby Chrystus dotykał naszych serc, aby nas przemieniał, aby nas uzdalniał do tego, co po ludzku jest może w naszych oczach niemożliwe, aby On nas uzdalniał, aby przemieniał nasze serca, abyśmy dalej właśnie budowali, o tym świadczyli, o tym Bożym dotyku, Bożym zbawczym dotyku w naszym życiu. Amen.